A co to? Zostaw to! Wszystko popsułaś! Co, to kiki? To nie kiki, tylko moja łączność z bazą. Teraz daj mi Klaudię. Będzie moją zakładniczką w obozie. Babcia! Co ty robisz? Nawiązuję kontakt z bazą. Babcia! No dobra, oddam ci Klaudię, ale wzróć mi łączność. Czyli ten kopczyk? Tak. Okej, okay, a co to właściwie jest? Patrz, tu jest dowódca. On krzyczy do tego, żeby zapalił stos. Ci tutaj cały czas pilnują i obserwują. Jak zobaczą zapalony stos na dole, to podpalają swój. I tak dalej aż do bazy. Wtedy baza wie, że coś się dzieje i trzeba wysłać posiłki. I wtedy... Maja, Maja, ty wcale mi nie słuchasz! Słucham, słucham. Wow, krótkofalówki, skąd to masz? Mama mówiła, że jak była mała, to babcia tak wołała ją na obiad. Halo? Halo, odbiór! Czy mnie słyszycie? Ignacy? Gdzie on jest? To wszystko przez te wojenne zabawy Tomka! Nie czepiaj się! Twoja lalka ciągle jest zakładniczką w moim obozie! Wszystko słyszałem. Myślę, że dowództwo w bazie mogłoby wydać rozkaz uwolnienia jeńców. Tak, ale dopiero po przywróceniu łączności. Wydaje mi się, że Majka już to zrobiła. Ło! A nawet jeśli dobrze słyszałem, wprowadziła pewną innowację. Ale nie ma baterii. To zupełnie jak Henryk Magnuski. A kto to taki ten Magnuski? Też nie miał baterii? Już mówię. Henryk Magnuski to polski inżynier, który przyczynił się do powstania krótkofalówki. Wymyślił i stworzył jedną z pierwszych powszechnie używanych radiostacji przenośnych. SCR-300. Ważyła 17 kg, co jak na tamte czasy było sporym osiągnięciem. Jeden żołnierz zakładał sobie taką radiostację na plecy, a drugi podnosił słuchawkę i mógł skontaktować się z dowództwem. Zrewolucjonizowało to zupełnie taktykę prowadzenia bitew i ułatwiło wygranie wojny aliantom. Magnuski, mimo że był Polakiem, był zmuszony pracować w Stanach Zjednoczonych i dla amerykańskiej armii opracowywał swoje wynalazki. To jest laboratorium dziadka! Biegniemy! Co ja to mam? To może... Dziadku! Nic ci nie jest? A, jesteście! Nie wiem, no nie wiem, gdzie ja to mam, no. Wiecie, jak działa krótkofalówka? Pokażę wam. Potrzebny będzie długi, cienki sznurek i metalowe puszki. Mogą być też papierowe kubeczki. Robimy małe otwory na samym dnie. Możecie poprosić kogoś starszego, żeby wam pomógł. Przetykamy przez te otwory sznurek. O, robimy węzełek. I zawiązujemy porządnie. O, i gotowe. Pamiętajcie, sznurek musi być naciągnięty. Jedna osoba przykłada kubek sobie do ucha, a druga rozpoczyna nadawanie. Halo, halo, to ja, to ja, to ja. O. No, i gotowe. Ale przecież walkie-talkie nie mają żadnych sznurków. Masz rację. W przypadku tego walkie-talkie, ale także tego, które wymyślił Magnuski, zamiast sznurka wykorzystywane są fale elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości. Fale elektromagnetyczne? Ze wszystkich stron otacza nas pole elektromagnetyczne, które dokładnie tak jak ten sznurek
jest w stanie przenosić informacje. Wystarczy wprawić je w odpowiednie drganie. Do tego służy ta antena. Super! Wynalazek Magnuskiego przyczynił się do rewolucji, której efektem jest ten telefon komórkowy i łączność internetowa. Trzeba pamiętać, że Magnuski maczał w tym palce. Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Obiad, czas na obiad. Już idziemy, babciu! Już idą! Ojcie, idźcie. Poszli!